Cześć! Dzisiaj będzie troszeczkę w inną stronę pójdziemy, bo pójdziemy w stronę świata literatury. I będę nagrywać dzisiaj podcast o wszystkich mężczyznach w życiu Elizy Orzeszkowej, autorki znanego wszystkim, którzy przebrnęli przez polski system edukacji nad Niemnem. Nie była to moja ulubiona lektura, przyznaję, i z tej lektury prawdopodobnie wyzierała postać autorki w tle, która pewnie mogła się jawić jako osoba wysoce nobliwa, nudnawa i egzaltowana. Na pewno była egzaltowana. Co do tego nie mam wątpliwości, patrząc na jej dzienniki, którymi będę się czasem posiłkować. I nie będę mówić o jej literaturze, bo to mi się dowiecie w szkole, możecie sobie poczytać, tylko jak to ja mam w zwyczaju, skupię się na, no wiecie, mięsie, czyli na jej życiu uczuciowym, bo tak jak możemy mówić o wszystkich kochankach króla, tak dlaczego nie mówić o wszystkich kochankach jakiejś kobiety, bo one również miały prawo do swego życia uczuciowego i erotycznego. Zanim przejdę do tak zwanego meritum, to kilka słów o samej Orzeszkowej. Urodziła się ona 6 czerwca 1841 roku koło Grodna w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim. Jest to dzisiejszy teren Białorusi. Nadano jej tak naprawdę na imię Elżbieta. To ona później zaczęła używać imienia Eliza, więc będę jej tak, ją tak tytułować, bo jakby jej wybór, jak do niej mówiono, ale imię, które jej nadano, brzmiało Elżbieta. Jej ojciec, Benedykt Pawłowski, nie poznała go dobrze, ponieważ zmarł w jej wczesnym dzieciństwie. Był adwokatem, masonem, ale także koneserem literatury, sztuki i podobno wywodził się z takiej żydowskiej sekty frankistów. Jej matka była drugą żoną jej ojca, nazywała się Franciszka i po śmierci ojca Elizy wyszła ponownie za mąż. Eliza Orzeszkowa wyszła za mąż mając lat 17, chyba nawet niecałe 17. Bo urodziła się w czerwcu, a wyszła za mąż w styczniu, czyli miała właściwie skończone lat 16, kiedy wychodziła za mąż po raz pierwszy. I zanim za ten mąż wyszła, zacytuję wam jej pamiętnik. Wiedziałam, że muszę wyjść za mąż bardzo rychło, bo tak sobie życzy matka i wymagają tego zwyczaje. Za kogo? Wszystko mi było jedno. Pan Orzeszko podobał mi się więcej od innych z powierzchowności i spod osobu tańczenia, a uczuwałam ciekawość do stron dość dalekich, w których mieszkał. Z narzeczonym byłam przez tydzień prawie ciągle, ale zawsze przy mnóstwie osób albo na zabawach. Nie pamiętam, abyśmy cały kwadrans sam na sam spędzili, byłoby to zresztą wbrew ówczesnym obyczajom, które wzbraniały zostawiania panien sam na sam z panami, nawet z narzeczonymi. Zapewne rozkochane pary umiały sobie i wtedy wynajdować i wykradać chwile albo i godziny sam na sam rozmów, ale myśmy nie czynili tego, ani w najmniejszej mierze do tego nie dążyli. Było nam bardzo wesoło, zdaje się zresztą, że wzajem uczuwaliśmy do siebie pewną życzliwość, prawie koleżeńską przyjaźń. Jak widzicie, Orzeszkowa swego męża za dobrze poznać nie mogła, na dodatek było od niej 2 razy starszy i był krewnym ojczyma. I nazywał się Piotr Orzeszko. Przekazał Elizie nazwisko, które będzie ona nosić już do końca życia. Eliza Orzeszkowa była drobną kobietą, miała nieco ponad 1,5 metra wzrostu, miała obfite, kruczo-czarne włosy, gdy była młoda, dużo paliła, siedziała w chmurze papierosowego dymu, grała w winta. Kiedy ksiądz Aleksander Gintoft-Dziewałtowski, późniejszy arcybiskup Mochylewski, pobłogosławił związek autorki nad Niemnem z panem Orzeszko, dziedzicem na Ludwinowie, był 21 stycznia 1858 roku. Małżeństwo nie było bardzo dobrane. Trudno zresztą, żeby takie było. Po pierwsze, małżonek był ponad 30-letni, Eliza miała 16 lat,
To było małżeństwo zupełnie zaaranżowane. Nie przeżywali co prawda specjalnych upadków, ale wzlotów również nie, jak to w życiu. Przy czym na początku, według przynajmniej relacji samej Elizy, nie było najgorzej. Głównie dlatego, że Eliza, jako dziewczę wychowane w surowej szkole klasztornej, wreszcie zostało troszeczkę uwolnione. Jako małżonka, jako żona wreszcie, a nie uczennica, pensjonarka i córka przy rodzicach, nagle zyskała odrobinę wolności kobiety dorosłej. Tak pisała. Cieszyło mnie, bawiło, nawet miłość własną przyjemnie głaskało wszystko. Ślicznie urządzony dom ludwinowski, stroje, służba, niezliczone wizyty bliższe i dalsze, całe grona przyjaciółek, rówieśnic i młodych sąsiadów. Była to względna sielanka na samym początku, trwała ona mniej więcej 2 lata, ale stopniowo Ludwinów, który wydawał się takim ośrodkiem życia i wolności, przestał Elizie wystarczać. I szybko też zaczęła snuć plany rozstania z mężem. Zaczęła marzyć o wielkim świecie, o sięgać do coraz ambitniejszych lektur. Nagle okazało się, że z mężem nie ma zbyt wielu wspólnych tematów, który bo on specjalnym intelektualistą nie był. Lubił pogospodarzyć, popolować, lubił popijać. Nie obchodziły go żadne filozofie czy inne francuskie nowinki. I to, co po wyjściu z klasztoru Elizie wydawało się swobodą, nagle stało się jednak więzieniem. I w tym stanie ducha zastało ją powstanie styczniowe, które na chwilę połączyło małżonków. Wiosną 1863 roku rodzina Orzeszków ukrywała dowódcę powstania, Romualda Traugutta. Przechowywał się on przez jakiś czas u Elizy Orzeszkowej w domu i później sama Eliza odwiozła go w swej karacie do granicy królestwa. Nie kryła swojego uwielbienia dla niego. Był dla niej wcieleniem cnoty męskiej, rycerskiej i polskiej, tak sama o nim pisała. I to mam objawienie niemalże przyszło właśnie w momencie małżeńskiego zwątpienia. Po prostu zadłużyła się w Traugucie, zobaczyła mężczyznę innego niż ci, którzy ją otaczali. Ludwinów nagle zaczął się jawić jako prowincjonalny grajdoł. Orzeszko stał się w jej oczach nieznośnie przeciętny i parszywieniki, skądinąd sam sobie był winien. Co prawda dzielnie przechowywał powstańców w dworku, ale i tutaj są dwie wersje. Ponieważ Orzeszko za przechowywanie powstańców w końcu został zesłany przez ruskich, których nie pozdrawiamy, na zsyłkę. Ale jak to się stało, są dwie wersje. Jedna podaje, że Orzeszko po prostu został zdenuncjowany przez chłopów. Jest to wersja, która pasuje niestety do takiej pogardy, którą traktowano chłopstwo przez wiele lat. I nie wiem, czy jest prawdziwa, bo druga wersja jest zaskakująco szczegółowa i wydaje się jednak bardziej, na pewno jest dużo ciekawsza. I ja podam tę drugą wersję, uznając ją za tę prawdziwszą. Zwłaszcza, że pasowała nieco do Orzeszki i jego charakteru opisywanego przez Elizę. Otóż Orzeszko przechowywał co prawda powstańców u siebie, ale się straszliwie bał kary. Kiedy powstańcy od niego odjechali, postanowił się jakoś ubezpieczyć. I wpadł na pomysł, że, pokorne ciele dwie matki z się, pojechał na rosyjski posterunek i zeznał, że te buntowszczyki chodziły po jego dobrach. Czyli chciał zagrać takiego, kolesia, który donosi, który jest po stronie Rosjan, żeby się od niego odczepili. Kłamał oczywiście w dobrej wierze, ale trochę to było głupie. A dlaczego? Otóż Rosjanie może nie byli bardzo bystrzy, ale nie byli aż tak głupi.
Nawet przeciętny wachmistrz nie dał się nabrać na opowieść Orzeszki, że niby taki lojalista, a informuje z kilkunastogodzinnym spóźnieniem, bo nie powiedział, że buntowszczyki byli na jego włościach właśnie dopiero co, ale powiedział, że byli kilkanaście godzin wcześniej. Czyli powiedział de facto prawdę. Ale dlaczego tyle czekał? No i Rosjanie uznali, że ściemnia, jednym słowem, nie dość, że przyznaje, że byli na jego ziemiach i że przychodzi się przyznać, ale przyznaje też, że dał im uciec, sam składa na siebie domos i właściwie prosi się o katorgę. No w tych czasach popowstaniowych, w tych dniach dosyć histerycznej pacyfikacji powstania, Rosjanie woleli kogoś bardziej ukarać niż nie ukarać i skazano Orzeszko na zsyłkę. Okazał się Orzeszko tragicznie śmieszny w tym całym swoim donosie na samego siebie. No ale co na to żona? Oliza, choć wtedy po powstaniu styczniowym uważano za niemalże patriotyczny obowiązek udanie się na zsyłkę wraz z małżonkiem. Taka była, że tak powiem, norma społeczna. Eliza powiedziała: no fucking way, ja nigdzie nie idę. I powiedziała jeszcze, to już trochę później, nie pojechałam z mężem moim na Syberię, a dlatego, że go nie kochałam. No jest to dosyć proste wytłumaczenie, trzeba przyznać, ale zostało fatalnie przyjęte przez społeczeństwo. No a Orzeszko został zesłany pod Ural, do miasteczka Osa w guberni permskiej. A Ludwinów, zadłużony, bez zarządcy przeszedł w ręce rosyjskie. No Eliza nie miała już życia w Ludwinowie tak czy siak, jako ta, która nie pojechała z mężem na zsyłkę. Więc zamiast zostać tam, jako ta skandalistka, udała się do Grodna. Gdy Orzeszko przebywał pod Uralem, Eliza wszczęła proces o rozwód. Przeprowadzała go w dodatku przed kanonikami murawiowowskimi, czyli jakby lokalną władzą, która no nie była władzą uznawaną przez Polaków, i równało się to niemalże narodowemu zaprzaństwu. No nie miała Eliza dobrej opinii. Nie dość, że nie poszła z mężem na Sybir, to jeszcze wzbudziła skandal, rozwodząc się z nim, kiedy ten był na zsyłce. I kiedy przeprowadziła się do tego Grodna, to zakochała się. Zakochała się i pewnie to przyczyniło się do decyzji o rozwodzie z mężem, którego, tak jak mówiła wcześniej, nie kochała. Mężem z małżeństwa aranżowanego. Naprawdę trudno mieć do niej o to jakieś pretensje takie na poziomie zupełnie ludzkim. Zakochała się w starszym od siebie o zaledwie 5 lat, więc całkiem nieźle, lekarzu i społeczniku Zygmuncie Święcickim. Był to pierwszy mężczyzna z jej własnego, nieskrępowanego wyboru, bo podkochiwanie się w Traugucie trudno liczyć jako związek, ponieważ no, jakby Traugut nic o tym pewnie nie wiedział. Przypuszczalnie Święcicki był też pierwszym mężczyzną, który wprowadził ją w tajniki zadowalającego życia seksualnego. Należało jej się to w końcu. I Orzeszkowa, nie licząc się z opinią publiczną, która i tak miała ją za sukę, która zdradza właściwie biednego zesłanego męża. Z początkiem 1870 roku Orzeszkowa została wolną kobietą. Wolną, ale też samotną, bo Święcicki, być może trochę przestraszony determinacją kochanki, bo Eliza jak się zakochiwała, to jakbyście poczytali jej dzienniki, to zakochiwała się całą sobą, z pełną egzaltacją. No Święcicki się przestraszył i porzucił Elizę. Cios był dla niej potężny. Dla niej to nie była ulotna przygoda, dla niej to był pierwszy mężczyzna, którego sama wybrała, pierwszy, z którym seks był udany i miała już wizję ustatkowanej przyszłości i napisała wtedy w tam pamiętniku: życie rodzinne to niby ołtarz święty, im więcej kwiatów go stroi, tym lepiej. A szczególnie jeśli mężczyzna jest człowiekiem bardzo wykształconym i z wymogami cywilizacji i dobrego smaku,
to kobieta dla niego i dla własnego szczęścia winna nie tylko umysł swój dostrajać do jego myśli, ale jeszcze i zewnętrzną swę stronę odziać w staranną szatę estetyki, aby go w niczym nie razić. Zawsze wszystkim pociągnąć, aby on, pracownik ludzkości, mógł przy niej zapomnieć o mozole zewnętrznego życia i przy swoim domowym ołtarzu odetchnąć jej pięknością i jej słodyczą jak wonią kwiatu. O chuju złoty! No, ona była jeszcze dosyć młoda i uważała, że powinna mężczyźnie służyć i że ten mężczyzna jako człowiek lub jako, jak tam było? Niech to zerknę. Pracownik ludzkości ma odpoczywać na tym domowym ołtarzu tworzonym przez kobiety. No kur, matko kochana. W każdym razie jej to trochę przejdzie z czasem na szczęście, ale wtedy jeszcze mogła być dosyć zaborcza i chcieć małżeństwa zwyczajnie ze Święcickim, a Święcicki widocznie no niekoniecznie. No więc przez jakiś czas Orzeszkowa uciekła w pracę, ale ona nie umiała być długo sama. Po Święcickim nadszedł czas na starszego o 15 lat, czyli mniej więcej podobnie w wieku jej pierwszego męża, Nachorskiego. Dla Nachorskiego zamieszkała nawet w Grodnie. I taka uwaga, Nachorski był prawnikiem i Nachorski był żonatym prawnikiem. Miał na imię Stanisław, miał żonę, z którą nie zamierzał się rozstać i nie zamierzał również rezygnować z młodej pisarki. No ale tym razem Orzeszkowa, po pierwsze, wiedziała, że jest tą drugą, miała z nim absolutnie gorący romans, o którym i tak wszyscy wiedzieli, który trwał wiele lat, który Orzeszkową, już skandalistkę, narażał na wykluczenie z towarzystwa, jej reputacja była jeszcze bardziej zszargana. Ba, z powodu tego romansu z żonatem i tych wszystkich jej wcześniejszych perypetii, takie pisma kobiece warszawskie jak Bluszcz na przykład nie chciały publikować jej tekstów. Także Orzeszkowa wielka skandalistka. Ale co z tym Nachorskim? No to postać strasznie dziwna. Praktykował adwokaturę, tak jak mówiłam, ale nie miał formalnie wystarczającego wykształcenia do tego podobno. Pisał zresztą ze straszliwymi błędami ortograficznymi, co może niekoniecznie świadczyć o braku wykształcenia, bo może miał dysortografię, o której wtedy nic nie wiedziano, no ale fakty faktem, że pisał z okropnymi błędami. Nie miał do końca wykształcenia prawniczego, choć praktykował adwokaturę, no ale wtedy to było dosyć możliwe. Był za to bardzo dobrym mówcą, co prawdopodobnie przeważyło, że miał klientów. Stwarzał wrażenie, co prawda podobno cynicznego lowelasa, no ale był żonaty. I nie chciał się rozstawać z żoną. Podobno nie chciał się z nią rozstawać, bo była ona, miała jakieś problemy psychiczne, była chora. Być może był to jakiś altruizm, ale to są moje absolutnie spekulacje, ja to tylko wnioskuje na podstawie tak zwanego niczego. Orzeszkowa przeżyła z nim prawie 30 lat. I przeniosła się do Grodna. I tak pisała o tym Grodnie. Mieszkańko mam malutkie, ale wygodne. I siedzę w nim po całych dniach, ani widząc szarych i błotnistych, zapełnionych mongolskimi twarzami ulic grodzieńskich. Jak smutnym, martwym grobowym jest Grodno. A po latach jeszcze dalej pisała. My tu o żadnych zabawach najmniejszego nie mamy wyobrażenia. Są one w naszym mieście, ale tylko rosyjskie. Rosyjski klub, rosyjski teatr, rosyjskie wieczory. My do tego wszystkiego nie należymy. Dzieje się tak u nas nie od dziś, ani od wczoraj, ale od 1863 roku i ja w ten sposób całą moją młodość przebyłam. Eliza była Nachorskiemu wierna. Nie wiem, co on takiego w sobie miał, że ona nie chciała go zostawić. Był wciąż w rozjazdach, zwłaszcza wynikających z obowiązków zawodowych i także innych, zupełnie niekoniecznych.
nigdy nie stworzył z Elizą tego wymarzonego domu, o którym pisała jako nastolatka, choć prawdopodobnie jej poglądy z wiekiem się zmieniły. Potem był chory i przebywał dużo w sanatoriach. I gdy zmarła jego żona, z Elizą się ożenił. Nie trwało to jednak długo. On był już chory. Był zazdrosny o sławę Orzeszkowej, która wtedy była bardzo już znana i uznawana. Jej przez te dziesiątki lat jakby skandale młodości poszły w niepamięć. I Orzeszkowa w dziennikach o tym swoim związku z Nachorskim właśnie, kiedy on już był jej mężem, też pisała z pewną goryczą. We wnętrzu swoim jestem tak dalece kobietą, że ani rozkosze pracy twórczej, ani triumfy miłości własnej nie mogą zabić we mnie jadu tej myśli. Nie jestem kochana. Więc była raczej zrezygnowana, nie wiem, była z Nachorskim, być może z przyzwyczajenia. Dwukrotnie była wysuwana do Nagrody Nobla. No oto właśnie Nachorski był bardzo zazdrosny, bo on był już na tym etapie życia no, nikim, a Eliza właśnie wtedy, jako dojrzała już kobieta, święciła triumfy. Związek z Nachorskim dawał jej złudę stabilizacji, ale był napełniony goryczą. I kiedy po śmierci żony Nachorskiego, tak jak mówiłam, wzięła z nim ślub. Ten ślub był cichy. Miała wtedy lat 53. Zamieszkała z mężem w tak zwanym szarym domku w Grodnie przy ulicy Murawiowskiej. I mąż, kiedy miał lat 70, po 2 latach małżeństwa umarł. I umarł na atak serca podczas przyjęcia imieninowego Elizy Orzeszkowej. Był rok 1896. Eliza Orzeszkowa, tak jak mówiłam, 56-letnia, sławna, doceniana, z ugruntowaną już pozycją, jednocześnie wciąż nosząca w sobie taki kapitał niezrealizowanej miłości, znów się zakochała. Był to ostatni zryw z jej serca, ale była starzejącą się pisarką i tym razem zaangażowała się uczuciowo w związek, no trudno nazwać związkiem, w relacje z Franciszkiem Godlewskim. 15 lat młodszy, przystojny oficer, służący w pułku piechoty i to zaangażowała się jak pensjonarka, dosłownie. W dzienniku jest zapisana miłość niemalże młodzieńcza, namiętna, nastolatkowa wręcz u tej dojrzałej, choć przecież nie starej jeszcze kobiety. Codziennie się pytała, przyjdzie, nie przyjdzie. Tragedia, kiedy nie przyszedł. Eksplozja radości, kiedy przyszedł. Na przykład pisze jednego dnia, nie przyszedł, nie wiem czemu. Cóż ja dla niego znaczę? Boże, ratuj. Dzień później, żadnej wieści, marności życia, ufności skąd? Niegodnam. Tydzień później, Boże, pod Twoją opiekę i obronę, niech się spełni wola Twoja. Sprawdź, aby uśpiła mnie do trumny. Co on teraz robi? Jak mu? Boże, polecam go opiece i obronie Twojej. Kolejne dni później. List kochany od niego. Dzięki Ci, Ojcze, Tobie oddaję się w opiekę i obronę. Takie pomieszanie Boga i Godlewskiego. Jakby miłość i metafizyka. Ekstatyczne wręcz uczucia. Coś takie, taka miłość, której byśmy się spodziewali po nastolatce. Jest to egzaltowane, jest to wzniosłe, jest to no, być może z perspektywy współczesnego obserwatora nawet śmieszne, jak myśli, że jest to 56-letnia kobieta i 15 lat młodszy kochanek, zaręczony zresztą, o czym ona wiedziała. No nie wiem, no nie możemy jej odmawiać, takie były jej uczucia. No ale tak jak mówiłam, Godlewski był młody. W porównaniu z Orzeszkową, to był dużo młodszy. Miał przed sobą życie, piękną narzeczoną. I jesienią 1898 roku zaprosił Orzeszkową na swój ślub. Niby o tym wiedziała, ale jednak może ona liczyła, że jednak do ślubu nie dojdzie.
Ślub miał się odbyć 7 stycznia 1899 roku, zaś tuż przed tym ślubem Orzeszkowa została zaproszona do Warszawy na obchody setnej rocznicy urodzin Mickiewicza. Te obchody były połączone z odsłonięciem pomnika Mickiewicza. Był to z punktu widzenia tamtych czasów obowiązek narodowy. Orzeszkowa była kimś, bycie obecną w czasie tej historycznej chwili było bardzo ważne. I wiedziała Orzeszkowa, że jej nieobecność będzie długo i nieżyczliwie komentowana, bo miała do wyboru albo pójść na ślub Godlewskiego, swojego kochanka, z którym w tym momencie jakby zakończyła relację, albo pójść z obowiązku niemalże narodowego na to spotkanie, na to odsłonięcie pomnika. Wybrała ślub. Był to jakiś głęboki masochizm. Sama na tym ślubie zresztą wysunęła się naprzód, wygłosiła długo przygotowywane przemówienie o obowiązkach rodziny polskiej. Podobno mówiła głosem drżącym, ale wyraźnym. I trzeba dodać w tym momencie coś ważnego. Franciszek Godlewski był bardzo lojalny w stosunku do Elizy. Zachował się jak dżentelmen. Nigdy później nie mówił o niej nic złego. Nie wypominał ich relacji. Może jego narzeczona o tym nawet za bardzo nie wiedziała, ale to nie ma znaczenia. Mówił o niej zawsze niezwykle życzliwie. Napisał zresztą o niej wspomnienia pod tytułem Pani Orzeszkowa. Nie pozwolił sobie tam nawet na najmniejszą aluzję do łączącego ich ongiś związku, o którym wiemy z jej pamiętników. Nakreślił bardzo serdeczny, pełny szacunku portret. I małżeństwo Godlewskiego i jego żony Janiny było bardzo udane. A w ich salonie wisiał portret Elizy Orzeszkowej. Po Godlewskim w życiu Orzeszkowej nie było już kochanków. Eliza zmarła na serce w Grodnie w środę 18 maja 1910 roku o godzinie 9 rano. Jej ostatnim słowem był podobno jęk: konam. Nie chodziła do kościoła, żeby była jasność. Mimo, że jak widzieliśmy po jej pamiętnikach, chyba wierzyła w jakiegoś Boga. A jako, że nie chodziła do kościoła, proboszcz grodzieński, ksiądz Juliusz Ellert, odmówił jej pochówku katolickiego i ustąpił dopiero po interwencji biskupa. Swoją drogą, tego samego dnia, w tym samym mieście, rozstał się z życiem nie kto inny jak Zygmunt Święcicki. Jak pamiętacie, to ten lekarz, który był jej pierwszym świadomie wybranym kochankiem, dla którego prawdopodobnie między innymi się rozwiodła. Zmarł tego samego dnia, w tym samym mieście, a ich zwłoki stały w farze na tym samym katafalku. Gazety zamieściły obok siebie nekrologii. W ten sposób w sumie po śmierci połączyła się Orzeszkowa z jedną z dwóch swoich rzeczywistych miłości. Historia, powiedziałabym, na miarę Orzeszkowej. I to było na tyle, jeśli chodzi o życie prywatne Orzeszkowej, o jej romanse, o jej mężczyzn. Nie była ona aż taką stateczną panią, jakby się mogło wydawać, kiedy się czytało nad Niemnem w szkole średniej i uważało się za straszliwą nudziarę. A tu proszę. Trochę życia to ona miała. I to było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że ten trochę inny podcast niż zwykle, bo mniej o królowych i władcach, wam się podobał. W każdym razie do usłyszenia. Pamiętajcie, w każdy wtorek nowy podcast.